Dobra. O, Kalit ruszy do sal grzechu. I zawezmiemy Gogi. Uczy mnie. Skrzyneczka ze skarbami. Od razu tam skoczyć? Czy może tutaj gdzieś? Tam zamknięta droga. Tutaj może. Whatever, zobaczymy. Ewentualnie kogoś się zrekrutuje. Na razie mamy sporo hajsu i przybywa. Więc nie będzie źle. O, dookoła. Dobra. A wiecie co? Może już to zrobię? Tak, to będzie dobra inwestycja. Zobaczyć, co tu się czai, co tu. Może jest jakieś obejście? Dobra. Mamy Oktawię. Ona daje kasę! No to już wiemy, kogo bierzemy. Chyba, że ten jeszcze coś lepszego. Ale jednak jedynie Inferno. A kto jeszcze poza tym jest? Sania. Z sokolim wzrokiem. Co się niestety nie przydaje, gdy... No bo to nie jest to odkrywanie. Jakby to było to odkrywanie, to by się przydawało. Dobra, tam jest walka. Mamy żywiołaki burzy, czyli te ulepszone. Dobra. Tutaj widać pasmo górskie. Ciekawe, gdzie są przejścia. Na pewno przez wodę oczywiście można przepłynąć, chociaż być może tutaj nie da się przejść. Nie wiem. Xeron... A, już zaraz będzie mógł zbadać to. Tutaj co tam było? Nie wiadomo jeszcze. Moment. Tak jeszcze nie przejdę. Dobra. Co tam u chatki maga? Gospodarz opowiada ci o różnych, mniej lub bardziej odległych miejscach, których znajomość może okazać się pomocna w czasie podróży, które podejmujesz. Aha. Jakiś wir. Dobra, tutaj to widzieliśmy. Czyli same rogi pokazało. Magiczne latarnia. To tutaj rusałki można rekrutować. Trochę skarbów i co? Rusałki obok stawu z klejnotami. Tutaj za to, co to jest? Stos! O. Ogniste ptaki. Chronią stosu. Co ten stos robi? No wygląda jak tornado, w którym burza jest na górze. No tak jak w zwykłym tornadzie zazwyczaj. Dobra, żywiołaki burzy. Są blisko. Może dlatego tam burza szaleje. No cóż, dowiemy się kiedyś. To są żywiołaki ziemi? Raczej tak. Aha, teraz już mogę tak przejść. Dobra, czyli do wody nie dojdziemy. Tak. I tak. Kuźnia. Trzy drewna. Ja nie mam za bardzo nic na wymianę, chyba że złoto. Not bieder tęć. I chyba... O! Jeden ratusz będzie. Bomba? Tutaj też kuźnia. O! Wiecie co? Mam kasę. Mam kasę? Może się przyda niedługo. Robić czy nie robić? Najpierw magazyn zasobów. Potem będzie na wymianę więcej. Coś mi się wydaje, że to się przyda. Zrobimy. Zobaczymy, czy to wyjdzie na dobre, czy na złe. Tutaj z kolei wymienię tą rtęć. Tak. No. Będzie kuźnia. Jedziemy. Kto to? A, Raszka.
podstawowe znajdowanie drogi. No to i tak nasz teren, więc nie ma problemu ze znajdowaniem drogi u nich. Oni się świetnie orientują na magmie. Dobrze, Axis. Tam masz iść. Cóż, nie będę cię spowalniał. Leć, leć. O, garnizon. I się wyjaśnia, jakie przejście jest. Zupełnie standardowe. Tylko jak widać, sporo różnych jednostek tutaj siedzi. No cóż, Axis raczej nie zaszaleje tutaj. Chyba że pokaże szybko ogon. Bo zapewne ma. Tak na niego patrząc. To do sal grzechu cię wyślę chyba. Chociaż tutaj nikt nie szaleje. Tak, czas na następnego. Jak będzie ich za dużo, to cóż, oni nie pobierają kasy. Mogą stać sobie. I tak, Syron będzie lepszy, ponieważ właśnie jest zaznajomiony z terenem, więc nie będzie miał na 100% żadnych kar. Nie pamiętam, czy ten teren ma kary, ale to jest możliwe. Kogoś się tutaj rekrutować? Chyba się obejdzie. Aaa, to są jakieś... Tak, drewno można zdobyć. Koniecznie, w takim razie zrekrutuję co mogę. Oczywiście mogę też teleportować się, więc zrekrutuję Gogi. Kochliki na przemiał. Zobaczymy, co jest w innych miastach. Azrael-Feld. Dobra, Dagger Peak. To jest to miasto, z którego wychodzimy. Ratusz. No tak, przecież zrobiłem turę. Gogi? Kasy nie ma. Mogę sobie pozwiedzać teraz tylko. Dobra, zobacz, co tutaj jest. Sporo rzeczy! Bardzo przyjemnych. Gildia najemników też. Żywiołaki powietrza. Mnóstwo nimf. 20-49. Damy radę! Kasa. No właśnie. A i tak damy radę. Dobra, tędy nie przejdę, przejdę dookoła. Najpierw odwiedzę to. Pieski, pieski! Super. Masz mało, ale... różnorodnie. Grupa żywiołaków. Damy radę, pewnie. Co tam? Nie atakujecie jeszcze? A, takie duże jesteście. Szkoda, że nie są ulepszeni. No ale cóż. Przyspieszenie. Ciekawe o ile. Masz mocy trochę. Zaryzykuję. Łe. A i tak nie strzelają, więc bez różnicy. Ta, wręcz na gorsze wyszło. Łe. Co z tobą zrobić, żeby nie zginąć? Chyba uciec. Patrzę cię teraz. No, to jest siła. Wiecie co? Ja skorzystam z tego owego morale i się oddalę. Bo cóż, mała ich siła i na pewno zginą i na pewno zostaną zaatakowane. Dobra, 8 jeszcze zostało. Tutaj się broń, tu atakuj. Jeden został. Broń się. Jazda. Cia.
Jeden czart zginął nawet? No cóż. Dzięki temu będziemy mieli więcej rtęci już teraz. Dobra. Grupa żywiołaków ziemi. Uciekają. Chcemy atakować? Nie. Następujesz na coś, co wygląda jak kość dużego smoka. Po zbadaniu okazuje się jednak, że są to nagolenniki. Nagolenniki ze smoczych kości. Wiedza i moc. O jeden. Złe nie jest. Ale nie to co buty przyspieszenia. Stan w chatce? Tak się niczego nie nauczę. Czy chatka może mnie zlevelować wyżej? Raczej nie. Ale sprawdzimy. Znajdowanie drogi. To tu jest znajdowanie drogi? Gdzieś tam jeszcze? Tu? Tak. Aż tak jest to ważne? Co dalej? Z tymi to sobie damy radę Kalidem. Dobra. Xeron. W takim razie... Tak, żywiołaki umysły trzeba zniszczyć. Nie mam jeszcze... Ilu was jest? Mnóstwo. 2049. To lepiej jeszcze nie szarżować tam. Tędy czy tędy? To jest pytanie. Tędy. Okej, żywiołaki powietrza. Tu burzy. I to trzeba przejąć. I tu. Urodzisko. Mamy chochliki. Sprawdzę przy okazji, co tutaj uczony nam powie. Ale... Potem się oczywiście wycofam, jeśli coś dobrego. Bo Xeronem wezmę. No dobra. Wielkiego wyboru to tutaj nie ma. Znowu trzeba by było zamienić się. Chyba tak zrobię. Ta. Najpierw kuźnia. 5 drewna. Skąd wezmę 3? Z tego wezmę z... Na razie nie potrzebuję kamieni, więc wezmę 2. Jeszcze z czegoś 1. Już będzie rtęć, najszybciej się regeneruje ze wszystkiego. Dobra, mam kuźnię. Będzie więcej kasy już niedługo. Nic więcej nie mogę wykombinować. Co? Xex teleportował się właśnie i spiesznie przekazuje ci wiadomość. Klękając przed swym panem i władcą zaczyna mówić. Mój panie, z wielkim smutkiem muszę ci donieść, że nasi wrogowie ponowili ataki na nasze linie zaopatrzenia. Straciliśmy kolejne 3 transporty, a na jednym z wozów pozostawiono znak tego przeklętego bladolicego wojownika. Wstań, Xexie, dzielny towarzyszu. Mam dla ciebie zadanie. Odszukaj Slena i dowiedz się, kim jest ten wojownik. Chcę wiedzieć, jak się zwie, aby mieć pewność, że zabijam właściwego człowieka. Dobra, przynajmniej z kasą nie jest źle. Żywiołaki powietrza rozwalimy? Grupa 10-19, jasne. Dobra, rozstrzelać najpierw tych pośrodku. Oni też strzelają. Czekaj. Super. Ach, nie będzie tak dobrze. Jej. What the hell? 5? 8 punktów obrażeń? Co to ma być?
Dobra, tak cudownie to nie jest. Ach, mogłem podejść. Whatever. Dobra, wydrapcie. A jednak dają się zapoznać z kulą. Cóż. Lepiej późno niż wcale. Ca. Super. Rewelacja! Oczywiście nie mogę rzucić, bo inaczej moi też zginą. Pieski będą... cóż, smutno siedziały. Nie będą mogły ugryźć żywiołaka. Chodzący wodopór. Klepcie go! Tyle. Straty są spore. No ale... cóż, już na żywiołaki ognia to nie wyskoczymy. Niestety. Trzeba by było się wrócić po prostu do miasta. Chyba tak zrobię zaraz, tylko skończę ten obchód. Dobra, tutaj będę szedł. Axis. Tak. Zgrzeszysz trochę? Z gugami. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Khalid. Kasa leży. Aż z wrażenia otworzyła mi się księga czarów. To co? Tych jedziemy? Co tutaj jest? Kopalnia złota. Ale pewnie większa grupa strzeże? Zobaczmy. Wcale nie większa. Nadal grupa. Dobra. Tym razem jedna grupa strzela. Czekam. Cztery chochliki. Pięć. Mogę sobie przyjść. Tak samo i tu. 11 punktów obrażeń. Ta bieda straszna. Jak zaatakuje, to on rozwali moich. Tak? No powiedzmy, że będzie zaatakował za 5. Jest ich 7, 35. No zabije jednego, ale to w przeciętnym przypadku. W najlepszym rozwali całość. Dlatego ja sobie stanę obok niego. Dobra, to nie było najszczęśliwsze. Mogę już teraz się ruszyć. Myślałem, że on pierwszy będzie. Czemu ty nie masz niczego fajnego? Dobra. O! Nieźle. Nie ma na co narzekać. Bierz kontratak na siebie. Domany zostają. Okej, okay, kończymy tych. A jednak. No cóż. Ogary się zaopiekują. Niech już czarty idą do tych górnych. No, tak jak mówiłem. I będziemy mieć kasę. Jakoś strasznie dużo materiałów, surowców niedługo będziemy mieć. To miała być trudna misja. Zobaczymy, co oni będą przeciwko nam rzucali. Pewnie coś dużego. Tym bardziej, że ja mogę teleportować się między miastami. Co sprawia, że jak będzie armia szła na nas, to ja mogę w bardzo szybkim czasie zebrać armię ze wszystkich miast, żeby bronić jednego. Dobra. Same żywiołaki burzy. Oczywiście się zbliżam, tak? Tymi, którzy mają szansę się ruszyć pierwsi. Czarci lordowie mają szansę, ale nie wiadomo jak to wyjdzie. Ty.
Nie mam mięsa na przemiał. Dobra, chodźcie już tutaj. Wy też. Przeruszacie pierwsi, to nie zbliżam się. Jazda. 12 was jest? A, może jeszcze zrobię jakieś oślepienie? Połowa mniej skuteczny kontratak. No to i tak mało. 12 razy, powiedzmy 5, 50, 60 obrażeń. Opłaca się. No, nie mam żadnego straconego. Tak samo będzie tutaj. I git. Będzie siareczka. W takim razie atakujemy też żywiołek powietrza. Trzeba iść za ciosem. Dobra, co tutaj jest? Atak. No, Octavio. Chociaż masz tutaj atak. A ten dla ciebie będzie. W takim razie Octavio nie przejdzie tędy, ale za to może przejść tędy. Dobra. No, testujemy Xyrona. Da radę nimfom czy nie? Jak tak spojrzałem, to zacząłem mieć mocne wątpliwości. Spoko, mam Inferno. Szkoda tylko, że nie mam tyle many, żeby choć raz rzucić. To jak on w ogóle się wyspecjalizował w tym czarze? W niektórych fantazji jest tak, że magowie mogą łączyć swoją siłę w jakiś sposób. Może w taki właśnie. Co by nie mówić, przyda się coś zaczarować. 30 punktów obrażeń. To dycha pada, tak? Z tym się przyda, bo powstrzymuję kontratak. Jak tam tutaj z obrażeniami będzie? Będzie przeciętnie 3 razy 14. To daje nam dosyć... A! Rozwalamy takie nimfy jednym rzutem. No to w takim razie rzucam magiczną. Na te. Tak. Dycha pada. Dycha zdycha. O, tak bardziej pasuje. I tak. To było do przewidzenia. Ok, odblokujemy. Rzucamy. No wiadomo. Klasyka. Och, nareszcie więcej drewna. Dobra. Żywiołak i ziemi to już ponad nasze możliwości. Dlatego się cofnę i zwiększę je. Teraz. Czy kupić jakieś klatki na radzisko? Mam 10 tysięcy, tutaj koniecznie ratusz. To 5 tysięcy już idzie. Co tutaj z kolei? Ewentualnie też przecinek piekieł. To jest dobra opcja. Dzień szósty opłaci się zainwestować. Tak samo jak w te klatki też. No. Czy tam narodzisko? Narodzisko i klatki. W końcu transfer do trzeciego poziomu się przyda. Okej, okay, przyciśnionek leci. Jeszcze mam 2200. Klatki uda się kupić. Yeah. Co? Nic już. Tego i tego nie ulepszam. No bo wiecie, nie ma sensu. Tak, następna tura. Nadal nikt z wrogów się nie rusza. Co jest jak na razie dobrym sygnałem. A co przyszłość przyniesie? No zobaczymy.